Cześć wszystkim, z tej strony Raon, witam was w kolejnym odcinku z Mortal Kombat X. Słuchajcie, dzisiaj sobie zagramy Ironem Blackiem. Grałem już sobie tą postacią i nie za bardzo mi podchodzi ona, ale zobaczymy, być może jakiś inny tryb będzie lepszy. Grałem chyba jako rewolwerowiec, natomiast mamy jeszcze strzelca wyborowego oraz bandziora. Strzelec wyborowy, słuchajcie, zdobywa charakterystyczne ruchy specjalne wykorzystujące sztucer. Natomiast rewolwerowiec zdobywa postawę pojedynkową i popisowe strzały z rewolwerów. Bandzior zyskuje nowe ataki przy użyciu zdobytego tarkatańskiego ostrza naramiennego. No proszę. Czyli można powiedzieć, że dwie opcje są jakby dystansowe, natomiast jedna jest w zwarciu. No zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Zobaczcie, tutaj oczywiście troszeczkę się zmienia też jego ubiór. Z tyłu mamy strzelbę. Natomiast tutaj mamy kapelusz, a tu mamy ostrze. Dobra, lecimy, nie? No zobaczmy, kogo nam wylosuje. Kitana, znowu Kitana, ostatnio była Kitana. Nie chcę Kitany, chcę kogoś innego. Zresztą Kitana jest trochę OP. Ojejku, dobra. Trudno, Sony nie było, więc musi być teraz. I teraz tak, moi drodzy, tutaj już 3 rundki mamy, 6 rundek już poznaliśmy, zobaczymy sobie kolejną, później będziemy oczywiście, później chyba będę losowo wybierał, jak już wszystkie przelecę te rundki, to będę je losowo wybierał i tyle. Na razie tylko chcę pokazać właśnie wszystkie. Hey lady. Someone walk in behind me? Shame I have to put you down. Round one, fight. No dobra, lecimy z koksem. Mam jakieś kurcze kolce, nie wiem, jakieś gwoździki kurcze, pineski wyrzucamy, nie wiem co to daje, ale... Ale raczej postać jak to wejdzie, to nic się nie dzieje. Dobra, spróbujemy... Znaczy nie, X-Raya spróbuję wykonać... Słuchajcie, podczas drugiej walki, bo tutaj mamy już właśnie koniec. I zobaczymy. Musiałbym troszeczkę ją najpierw, tak jakby... Cholera! Chciałem ją po prostu jakoś... Aj, teraz nie mogę wypowiedzieć tego słowa, bo zapomniałem znowu. Ale to nic. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Podbródkowy zawsze pasuje. Dobra. No niestety, ale w tej rundzie chyba nie pokażę tego X-Raya. Finish her, dobra, zobaczmy czy się uda zrobić Fatality. Czekajcie, dół. Musiałbym przeskoczyć, żeby... No właśnie, i czekajcie, teraz muszę zobaczyć. Czy to było z daleka? Średni, średni dystans musi być. Dół, tył, przód, dół i kwadrat. Dół, tył, przód i dół, kwadrat. Czekajcie. Tak, zanim ja bym wyskoczył, to już dawno będzie po wszystkim. Nieraz jest ciężko to wykonać. Niektóre fatality są proste, ale akurat niektóre postacie mają tak dziwnie. Tak przykładowo jest, wiecie co, z Shinnokiem, że trzeba dół, góra i wcisnąć, cholera, nie to wziąłem co trzeba, i wcisnąć tam jakiś przycisk. Zaraz wyjdziemy stąd. Wybór postaci. I tam właśnie nie zawsze mi to wychodzi. Próbuję to jak najszybciej zrobić, ale jednak jest to... Jednak nie wychodzi i tyle. Dobra, bierzemy Iron Blacka jeszcze raz i tym razem weźmiemy sobie rewolwerowca. Kotal Kahn. No i dobra, lecimy kolejną. Obóz dla uchodźców. Druga walka, zostanie nam jeszcze jedna, zobaczymy jak teraz nam pójdzie. Ta pierwsza forma jest nawet powiem wam, rewolwerowcem jak grałem, to... Wydawało mi się, że chyba, chociaż nie wiem, być może dlatego, że pierwszy raz grałem, to dlatego ta postać taka mi się wydawała niejaka.
Round one. Fight. Dobra. Okej. Tu powinniśmy spluwy jakieś używać, tylko nie wiem jak. Aha, już wiem, już. Dobra, spam jednym ciosem. Okej. Pierwszy paseczek zszedł. Dosyć szybko. Teraz spróbujemy tego X-Raya pokazać, bo mam naładowany pasek i... O! Chyba się udało. I to jest bardzo fajne, słuchajcie, bo u Iron Blacka zawsze na tej, na tym naboju jest napisane imię przeciwnika, z którym walczymy. Okej. Nie wiem, co ta poświata tam daje, czy on jak w nią wejdzie, to się leczy, czy co. Ale jak my wchodzimy w nią, to nie zauważyłem, żeby coś się działo. Być może schodzi nam z życie, ale nie patrzę właśnie na pasek. Okej, finish him. Raczej to mi nie wyjdzie znowu. A szkoda, bo bym chciał pokazać. Drugi oczywiście fatality jest zablokowany. Tak, i nie to chciałem zrobić, ale niestety załatwiłem go tak, jak nie powinniśmy go załatwić. No dobra, trudno. Nie wiem, czy uda mi się wykonać tą fatality w końcu. Ale... Bierzemy kolejną, trzecią postać. Trzeci tryb znaczy się. Aaron Black. No i zobaczmy tego bandziora. Raiden, może być. Czemu nie? Może być. Z Raidenem jeszcze chyba nie walczyłem tutaj. Tak, uchodźców, obóz dla uchodźców był ostatnio, teraz będzie świątynia Quan Chi. Put up a fight, Raiden? What do you think? Think I'm about to make some money. Round one, fight. O kurczę. No dobra. Powiem wam, że chyba ta postać najbardziej by mi tu przypadła do gustu. Co to było? Co tak pękło? Może dlatego właśnie, że używamy miecza, a nie przedmiotów, nie spluw. No i skopałem troszeczkę, ale to nic. Szkoda, że bliżej nie podszedł. Kurczy byk, no. Raidena fajnie można właśnie tym jednym atakiem spamować. Chciałem już go złapać, ale niestety nie wychodzi to coś. Okej. Super, udało się. Nie, no powiem szczerze, że ta postać chyba, ten tryb najbardziej mi tutaj odpowiada. Aj. No i nic. Fatality nie zobaczycie. Możecie oczywiście to zobaczyć na filmiku, który tam przesłałem. Ale w moim wykonaniu tutaj raczej będzie to niemożliwe. I okej, no dobra. Zobaczyliśmy tutaj właśnie trzy tryby postaci i powiem wam szczerze, że właśnie ta ostatnia, ten ostatni tryb najbardziej mi przypadł tu do gustu z tym właśnie mieczem tarkatańskim. Dobra, będziemy kończyć w tym miejscu. W następnym odcinku zaraz zobaczymy sobie, kogo tam po kolei. Liu Kang. O właśnie, Liu Kangiem nie graliśmy, a Liu Kangiem bardzo fajnie się gra. Więc zapraszam was na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że wam się ten podobał i trzymajcie się, cześć.